Ponad 2 lata od premiery i bez potencjalnego następcy Oculus, przepraszam, Meta Quest 2, to wciąż najbardziej opłacalny headset VR dostępny na rynku. Nawet po niemałej, bo 100-dolarowej podwyżce cen. A ja nazywam się Paweł Kuzia i zaraz wam o tym wszystkim opowiem, jak tylko skończę ten poziom w Beat Saberze. Quest 2 nie jest jedynym samodzielnym headsetem, ale dziedzictwo Rifta i agresywnie niska cena sprawiły, że na ten moment sprzedało się ich już 15 milionów. Ba, to w tej chwili najpopularniejsze gogle używane nawet z PC-tem według statystyk Steama. Ale do PC VR przejdziemy za moment. Najpierw skupmy się na tym, jak Quest sprawdza się bez komputera. Zacznijmy od budowy. Gogle są plastikowe, ale niesamowicie solidne. Polecam zwłaszcza materiał sprawdzający ich wytrzymałość autorstwa Phil Sickera. Sam nie podjąłem się poddania swojego headsetu takim torturom, ale przeciwności życia codziennego go nie ominęły. Na początku posiadania regularnie uderzałem kontrolerami o gogle, zdarzyło mi się też z impetem zaatakować z backhandu swój aparat, przez co pół godziny szukałem po mieszkaniu redukcji gwintu filtrowego. Przez moment naprawdę myślałem, że cios był tak silny, że ten kawałek metalu uległ dezintegracji, ale znalazł się w kuchni. Sam aparat i kontroler przeżyły, wystarczyło tylko zetrzeć odpysk czarnego lakieru. Gorzej miał natomiast mój żyrandol, ofiara pierwszego dnia z Beat Saberem. Biblioteka gier dostępnych na platformie Zuckerberga rośnie nieprzerwanie, a kolejne wykupione studio to kolejne tytuły tworzone z myślą o samodzielnym graniu i nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja miała się zmienić. Na ten moment Meta nie sprzedaje żadnego headsetu dedykowanego do PC VR. Project Cambria, czyli Quest Pro, gogle dedykowane do bardziej zaawansowanych użytkowników, czyli bardziej do biznesu, a także bliżej nieokreślony następca drugiego Questa będą również samodzielnymi urządzeniami. Jak zapewne się domyślacie, te same gry odpalone na wydajnym komputerze i na samym Questie będą się różnić graficznie. Nawet starsze tytuły pokroju Robo Recall zaliczałem downgrade po przeportowaniu i nie jest to nic dziwnego. Quest 2 to taki VR-owy odpowiednik Switcha. I tak jak na konsoli Nintendo, by zagrać w tytuły znane z komputera, potrzebne są kompromisy. Quest obsługuje na ten moment odświeżanie sięgające 120 Hz i rozdzielczość ekranu wyższą nawet niż piekielnie drogi Valve Index. Ale gier, które bez pomocy karty graficznej są w stanie wymaksować jego osiągi, raczej nie uświadczymy. Nie zauważymy za to też znanego z pierwszych Riftów i Vive'ów Screen Door Effect. Wreszcie w VR nie patrzę na świat jak przez siatkę. Zaraz. Czemu mówiąc o odświeżaniu użyłem słów na ten moment? Ano dlatego, że Quest 2 z czasem obecności na rynku stał się realnie lepszym sprzętem niż na początku. Najpierw dodano obsługę 90 Hz, by z czasem rozszerzyć to do 120. Podobnie w aktualizacji dodany został AirLink, czyli bezprzewodowe połączenie z komputerem, o czym trochę później. Jako że headset jest samodzielny, nie jesteśmy uwiązani żadnymi kablami. Tak samo jak w przypadku poprzedniego Questa i Rifta S, gogle śledzą kontrolery i same siebie bez potrzeby rozstawiania w mieszkaniu stacji bazowych, co bardzo upraszcza przygotowanie przestrzeni do grania. Ma to też swoje minusy, bo śledzenie jest mniej dokładne i z racji tego, że wykorzystuje zestaw kamer na samym headsecie, to gdy kontroler zniknie z ich pola widzenia, na przykład za plecami, mogą pojawić się komplikacje. Pozycja ręki będzie wtedy przybliżona na podstawie ostatniej znanej trajektorii i żyroskopów umieszczonych w samym kontrolerze. Dla mnie nie jest to odczuwalny problem, bo jak często grając na VR trzyma się ręce za plecami. Kontrolery same w sobie są bardzo wygodne i świetnie wyprofilowane, choć posiadacze dużych dłoni mogą się skarżyć na to, że nie mają miejsca na wszystkie palce. W przeciwieństwie do padów z Indexa nie mają też zintegrowanego paska, pozwalającego na pełne otwarcie dłoni, co dawałoby dużo bardziej imersyjne odczucia podczas chwytania wirtualnych obiektów. Można oczywiście dokupić różne gripy wyposażone w paski, sam używam takich od Kiwi Design. Mniej wygodny jest natomiast rozciągliwy, parciany pasek, na którym gogle trzymają się głowy. Nie jestem jego fanem, zwłaszcza na imprezach, kiedy do grania każdy musi sobie inaczej dopasować jego opiętość. Zajmuje to niepotrzebnie czas, a efekt i tak nie jest idealny. Cała masa gogli spoczywa na twarzy i trzeba bardzo mocno zacisnąć mocowanie wokół głowy, by headset nie latał na boki podczas grania w intensywne gry ruchowe. Dla mnie porządny pasek to pierwsze akcesorium do kupienia razem z Questem. Może niekoniecznie oficjalny Elite Strap, który ma tendencję do łamania się, sam kupiłem Bobo VR M2 Pro, ale na rynku dostępne jest morze przeróżnych pasków, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Zaraz. To miał być najtańszy headset VR, a ciągle mówię o jakichś akcesoriach. No właśnie, ja za swojego Questa 2 w stanie surowym dałem około 1700 zł. Natomiast jego forma finalna po podliczeniu sięgnęła prawie 3000. To wciąż mniej od indeksa, ale zdecydowanie więcej niż bazowe gogle. Czy te dodatkowe wydatki są potrzebne? No nie. I tak, to zależy. Odpowiedzcie sobie na kilka pytań. Czy standardowy pasek Questa jest dla Was wygodny? A może macie szerszą niż przeciętna głowę, przez co sztywniejsze mocowania nie zdadzą egzaminu? Wtedy oczywiście zostańcie z tym bazowym, ewentualnie dokupcie sobie silikonowe wzmocnienie na tył. Nie macie wygórowanych wymagań co do jakości dźwięku, albo podpinanie słuchawek na głownych lub nausznych to dla Was nie jest problem? Proszę, kolejna oszczędność. A no właśnie, dźwięk. Quest 2 ma wbudowane głośniki, które moim zdaniem nadają się tylko na imprezowe granie ze znajomymi, ale kiedy sięgamy po VR, żeby zagłębić się w imersyjny świat, czy jak w Beat Saberze albo Ragnarok posłuchać muzyki, no niestety nie zdają one egzaminu. Gniazdo słuchawkowe Mini Jack rozwiązuje ten problem, ale fani słuchawek Bluetooth będą rozczarowani wysokim opóźnieniem dźwięku przy połączeniu w takiej formie. Przez większość czasu używałem ze swoim Questem słuchawek dokanałowych i to rozwiązanie się sprawdzało, zwłaszcza po zwinięciu kabla i przypięciu rzepem do paska, żeby się nim nie udusić w rewoże walki. Teraz używam słuchawek Bionic Mantis i choć nie brzmią rewelacyjnie, to wygoda, jaką oferuje stałe umocowanie ich bezpośrednio na pasku, jest dla mnie warta tego poświęcenia. No dobrze, a jak drugi Quest sprawdza się jako headset do PC VR? Mamy dwie oficjalne metody łączenia się z komputerem. Link, wykorzystujący kabel USB i Airlink, bezprzewodowy odpowiednik korzystający z sieci Wi-Fi. Po doświadczeniach z oboma zdecydowałem się nie używać żadnego z nich i zamiast tego korzystam z płatnej aplikacji Virtual Desktop, która u mnie działa ze wszystkich opcji najlepiej. U mnie, bo niestety różni użytkownicy mają różne doświadczenia z Airlinkiem i Virtual Desktop i jest tutaj bardzo dużo czynników, które mogą wpłynąć na jakość rozgrywki i nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Na szczęście Airlink jest zbudowany i darmowy, a Virtual Desktop można oddać przed upływem 2 godzin, więc sprawdzenie nie będzie nic kosztować. Zostawiając kwestię metody połączenia, Quest 2 jest w pełni funkcjonalnym headsetem PC VR. No, tak na 90% funkcjonalnym. Niezależnie od tego, jak przesyłamy sygnał do gogli, nie używamy do tego dedykowanego kabla HDMI czy tam DisplayPort i obraz zawsze jest najpierw enkodowany na komputerze, przesyłany jako dane, nie obraz, i następnie dekodowany. Po pierwsze wprowadza to typową dla kompresji wideo stratę jakości, widoczną zależnie od ustalonego bitrate'u, a także latencję. Nie jest ona wysoka, ale da się ją odczuć na przykład w Beat Saberze. Zawsze jak przesiadam się z natywnej wersji questowej na PC-tową, to te około 30 milisekund opóźnienie jest dla mnie na tyle duże, że muszę się przyzwyczaić, by zacząć trafiać w bloki. Ale też nie każdy jest takim świrem jak ja. Znajomy posiadacz Questa i Beat Sabera zapytano o to odpowiedział: ale jaka latencja? Wysoka rozdzielczość w tandemie z odświeżaniem 120 Hz sprawiają, że gry wyglądają przepięknie. Half-Life Alyx zapiera dech w piersi i zdecydowanie wąskim gardłem nie będą tutaj gogle, tylko komputer. Mój RTX 3070 boi się, że zostanie zastąpiony potężniejszym kuzynem. Quest jest kompatybilny ze Steam VR, więc jeśli byście przesiedli się choćby z pierwszego Vive'a, nie stracicie dostępu do swojej biblioteki gier. W drugą stronę mógłby się zdarzyć klops, zatem jak gra jest na Steamie i w sklepie Oculusa, to ja bym ją kupił raczej od Gabena niż od Zaka. Chyba, że ma crossbase z wersją questową. Zaraz, jak to chyba? No, tak to, w przypadku większości gier, jeśli chcecie w nie grać w tym samym headsetie natywnie i przez PC VR, musicie je kupić 2 razy. Bardzo mi się to nie podoba i takie praktyki należy piętnować. A mówiąc to, mam 2 Beat Sabery. Na szczęście paczki utworów są kompatybilne z obiema wersjami. PC VR to też niezmierzone ilości VR-owych modów do płaskich gier. Z powodzeniem możemy zagrać w całą bazę retro strzelanek z Quake'iem i Doom'em na czele, a Doom 3 w VR przeraża mnie bardziej teraz, niż kiedy byłem dzieckiem i widziałem go pierwszy raz na 17-calowym monitorze CRT. Niedawno ukazała się również we wczesnym dostępie modyfikacja drugiego Half-Life'a, pozwalająca jeszcze bardziej zanurzyć się w świat opanowany przez kombinat z perspektywy Gordona Freemana. Gier nie zabraknie. Zabraknąć może niestety baterii, bo trzyma ona u mnie od 3 do 4 godzin w trybie standalone, a także po połączeniu przez Wi-Fi. Powerbank może rozwiązać tę sprawę, więc nie powinniście się za bardzo przejmować. Zresztą, kto spędza w VR więcej niż 4 godziny? Zatem, czy warto? Jako pierwsze zetknięcie z wirtualną rzeczywistością nie ma moim zdaniem niczego lepszego, bo to najbardziej konsolowe doświadczenie ze wszystkich dostępnych na rynku gogli. Uwielbiam pokazywać VR na tym sprzęcie nowicjuszom. Jeżeli chodzi o graczy doświadczonych, to również najlepsza opcja i wyraźny upgrade dla wszystkich mainstreamowych headsetów, poza indeksem, nawet po podwyżce cen.
Aktualnie dostępne są wersje 128 i 256 GB i osobiście nie widzę sensu w kupowaniu tej większej. Gry na Questa zajmują na tyle niewiele miejsca, że bez problemu zmieścicie ich dziesiątki na wariancie tańszym. Różnicę w cenie lepiej wydać na same gry albo akcesoria. Dobra, ja wracam do Beat Sabera, a wy trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.